czy tak naprawdę w kryzysie jesteśmy sami czy nie ma wokół nas społeczności na której możemy zbudować siłę o tym porozmawiamy w tym odcinku Ja nazywam się Grek Albrecht a ja Paweł Prasoła i podyskutujemy jak można wykorzystać siłę społeczności do tego żeby Wyjść silniejszym z kryzysu. Kiedy zaczyna się kryzys, czasem wydaje nam się, że zostaliśmy sami ze wszystkimi swoimi problemami, że nie mamy się o co zahaczyć, ale to oczywiście jest nieprawda, dlatego że zawsze mamy wokół siebie społeczność społeczność naszych klientów, społeczność partnerów, społeczność naszych pracowników, którzy Mogą być dla nas pomocą, mogą dać nam szansę, mogą dać nam wskazówkę, jak możemy wyjść z tej trudnej sytuacji. I tutaj Paweł kiedyś opowiedział mi historię, która bardzo tkwiła mi w pamięci o tym, jak kiedyś jeden jego ważny klient w kryzysie dał mu szansę do spróbowania na nowo. Paweł, jak to było? Jak to było? Bardzo ciekawa historia. Która oczywiście nie wytworzyła się głównie lub w trakcie kryzysu, ale z kryzysu skorzystała. Bo w kryzysie jest tak, że klienci, partnerzy, współpracownicy mają podobne lęki, obawy i problemy, więc lepiej słuchają, lepsiej, lepszą empatię wykazują. Więc warto jest wtedy pomysły lub też Nowe y, obszary, którym, którymi chcielibyśmy się zająć, które przygotowaliśmy przed kryzysem, warto w czasie kryzysu je y, obwieszczać lub też na ten temat rozmawiać. W mojej historii jest tak, że ja do swojego klienta przyszedłem z nową y, propozycją, z którą się nie mogłem przebić wiele lat. I na kanwie kryzysu, kiedy moje produkty po prostu zniknęły, przyszedłem do mojego klienta i powiedziałem, że to jest świetny moment, żeby zacząć, i żeby dał mi szansę w nowym obszarze, czyli przeszedłem z działki, czyli z profesjonalizmu. Ze specjalizacji hardware'owej na software'ową i zacząłem ją rozwijać. Bo zawsze w naszej przestrzeni jest tak, że są współpracownicy, partnerzy, przyja przyjaźnie lub wszyscy ludzie, którzy nam sprzyjają i współodczuwają lepiej nasze problemy i to jest szansa na to, żeby ich poprosić o to, że chcemy zająć się. Nowym zakresem, oczywiście, jeśli wcześniej byliśmy skuteczni w innych zakresach. Hmm. No właśnie, z tą społecznością to jest też trochę tak, że czasem się wahamy, czy możemy, ale nie można się obawiać, próbować, kiedy nie mamy nic do stracenia. I trochę jest też trochę taka sytuacja, że w, w momencie kryzysu niewiele można stracić, więc. Powinniśmy wziąć w sobie więcej odwagi do tego, żeby tę społeczność zaangażować, napisać, zadzwonić, porozmawiać, przedstawić nowe pomysły oraz wyczuć, co dla nich jest ważne, bo gdzieś to rozwiązanie się pewnie będzie pomiędzy tym, co my od dawna chcieliśmy wprowadzić, a tym, jaka w danym momencie jest potrzeba tego naszego partnera biznesowego. Przychodzi mi też do głowy jeszcze jedna taka sytuacja, w której. Właśnie, bardzo prosty sposób. Jedna z osób, z którą współpracuję, po prostu wykorzystała swoje fora, swoje kanały kontaktu, mail, facebook i tak dalej, do tego, żeby po prostu powiedzieć, że sytuacja tego biznesu jest teraz trudna jest otwarta na przetestowanie nowych modeli biznesowych. Czyli nawet zrobiła to w takiej skali makro, i okazało się, że. Jest w ich jej klientach, bo to jest najważniejszy element tego ogromna doza wdzięczności za tę pracę, która była dostarczona do tej pory. I myślę, że to jest też czasem to, że jeżeli dobrze pracujemy, to wybudujemy duży kapitał wdzięczności, który możemy skonsumować w takiej przenośni brzydkiej w momencie kiedy nadchodzi kryzys. Czy, czy też masz takie doświadczenie? Tak, tak. Z 2008 roku yy, yy, kryzys. Pokazał mi, że ten dialog z moim klientem zaowocował nową przestrzenią i dzisiaj bardzo skuteczną przestrzenią, w której klient stał się w tym zakresie moim partnerem strategicznym, a wręcz nawet ten zakres skanibalizował. Czyli przyćmił lub zniwelował poprzedni zakres hardwareowy, więc dzisiaj e, wiemy, że podczas kryzysu trzeba po prostu ryzykować i po prostu e, otwarcie e, próbować, e, próbować e, nowych e, zakresów i nowych e, kierunków. Super. Wszyscy, którzy się wahają nadal, czy warto zapytać swoich klientów, jak z nimi porozmawiać, spróbujcie po prostu zapytać, co jest dla nich teraz ważne, zapytać, z czym się najbardziej borykają, i stąd wyjdzie pierwsza energia do tego, żeby skonstruować nowe produkty, żeby skonstruować nowe rozwiązania, żeby wspólnie pójść dalej. Ale o tych innych tematach dowiesz się więcej już w kolejnych odcinkach. Tego cyklu. Dzięki wielkie za uwagę, i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.